Siemaneczko, z tej strony Śmiechu, lecimy dzisiaj z kolejnym unboxingiem. Jedna paczuszka na testy Spirohita, jedna paczuszka z Ultras Store'a, to będzie później, dokleję Wam. I jeszcze jedna paczuszka, taka mała, prywatna, także trzy takie mniejsze paczuszki dzisiaj. Pod testy w większości myślę, że są tutaj rzeczy, nie są to jakieś nowości, ale są to rzeczy, które po prostu chciałbym dodać na kanał, bo w dalszym ciągu są produkowane. Jest tutaj jedna chyba nowość od Gao, której mi brakowało, bo dostałem kilka rzeczy od chłopaków z Odpalaj. No i postanowiłem sobie dokupić jeszcze taką kosteczkę, która też wyszła w 2023 roku. Troszeczkę powiem Wam, że jestem naprawdę ciekawy Gao, bo jestem po pierwszych testach tych małych wyrzutni, które możecie sobie zobaczyć na kanale. Wypadły naprawdę całkiem przyzwoicie, no i postanowiłem troszeczkę się przyjrzeć temu Gao, bo nie ma tego za dużo na YouTubie, także mam nadzieję, że będziecie wdzięczni. No tutaj pod lupę młodzi patrzą wysoko, kosteczka Young, kaliber 25 mm, 13 strzałów. Środek tutaj widzę, że pusty, nie ma tu chyba żadnej miny w trakcie, jest lącik podstawowy tylko. Mam dwie chyba kostki takie albo trzy, także na pewno zrobimy sobie po dwie po prostu jakieś takie zestawiki, żeby te odcinki też nie były za krótkie. Tej pozycji na pewno mi brakowało, także dokupiłem. No i jest to, jako można uznać tą kostkę jako nowość. No tutaj 2023, tak jak możecie sobie zauważyć. Gramatura może nie jest za wysoka, ale naprawdę małe kostki zrobiły mega, mega robotę. To by było na początek. Tutaj także kosteczka, której mi brakowało do serii właśnie tych mniejszych. Wiem, że jedna osoba pytała w komentarzu, czy będzie ta kosteczka. Także mówię, no nie wszystko od razu można zakupić, nie wszystko też było w Odpalaj. Tutaj kosteczka Grad, kosteczka w kalibrze 20 mm i 15 strzałów, bardzo podobna do tej serii, którą strzelaliśmy niedawno, także zobaczymy, na pewno będę miał jeszcze jakąś mniejszą, także zrobimy też jakiegoś dubla, żeby ten odcinek był zdecydowanie dłuższy. No i tutaj mamy jeszcze kosteczki od Iskry, które w dalszym ciągu są produkowane. Nie są to kostki z jakichś mega nowości, ale jest to po prostu nowsza partia. Nie mam tego na kanale, także postanowiłem zakupić typowo pod testy dla Was na kanał. No i może po kolei, właśnie chyba złapałem gigant jedyneczkę, także fajnie, że weszła jedyneczka. Później mamy dwójeczkę, kosteczki bardzo małe, gramatura 56 gram tutaj, ale naprawdę robią robotę. Jedyneczka oczywiście hukowa, dwójka efektowa już, także te dwie sztuki na sam początek. Później mamy piątkę, tutaj widzę, po kolei polecimy, czyli tak, trójeczka gigant, gigant czwóreczka, to są też kostki tylko z jednym lącikiem podstawowym, takie siedmiostrzałowe popierdółki, ale naprawdę bardzo, bardzo fajne i w fajnym budżecie możecie je wyrwać koło 12 zł na promocji. I gigancik piąteczka, także zestawik takich pięciu gigancików były dostępne w Pirohicie w jednym miejscu, także udało mi się po prostu je zakupić wszystkie w jednym miejscu, za co się bardzo, bardzo, z czego się bardzo cieszę. Tutaj już więcej nie mamy, także robię cięcie, doklejam Wam kolejny unboxing dwóch paczuszek
z Ultrastora i zrobimy podsumowanie całości. Są tutaj głównie petardki na testy, będziecie mogli zaraz je zobaczyć. Zakupiłem sobie tą paczuszkę, bo byłem ciekaw, jak strzelają Achtungi, które pojawiły się właśnie na Ultras Store. Także będziemy mieli okazję je przetestować. Dodatkowo jest jakaś jedna też mniejsza paczuszka, która przyszła od mojego znajomego. Także co my tutaj mamy? Na początek killerki, które mam już, aczkolwiek wziąłem sobie paczuszkę jedną do takiego luźnego strzelania. Mam dosyć sporo ich, wypełnienie po prostu paczuchy, żeby nie było tutaj za mało tych rzeczy. No i to, na co czekałem, czyli petardki Achtung 5G, 5 gram NEC-u, produkcja dla Legar Pyro D. Także zobaczymy, jak one strzelają, być może podobne do Zombuma, Który też się w tym roku pojawił. No tutaj takie na specjalne zamówienie widać, że jest sygnał Achtung 5G. Fajnie to wygląda. Coś w środku też jest, także zobaczymy, porównamy sobie, zrobimy teścik. Mało tych petardek jeszcze na polskim YouTubie, także na pewno będą priorytetowo nagrane. Co my tutaj jeszcze mamy? Dodatkowo wziąłem dwie kosteczki z serii takiej Ultras, też które są produkowane dla Ultrastore. Właśnie tutaj mamy logo Ultrastora i cała kosteczka tak właśnie się prezentuje. Jest tylko lącik podstawowy. Zobaczymy, zrobimy sobie porównanie tych kosteczek, kod produktu FSC1601, czyli są produkowane przez Surexa dla Ultrastore, i kolejną, którą tutaj mamy, z legendarną już grafiką UEFA Mafia, też bardzo, bardzo fajna. Także zrobimy sobie teścik tych dwóch właśnie kosteczek, sprawdzimy sobie, są to kostki efektowe, sprawdzimy sobie, jak one strzelają, jak nas pozytywnie zaskoczą, mnie pozytywnie zaskoczą, być może jeszcze domówię jakąś serię właśnie dla Ultrasa i zobaczymy, co one potrafią. No i tutaj na samo zakończenie mam jeszcze petardki El Titanio od Zombuma. To są petardki na wzór tych, które wypuścił Triplex Crazy Robot, tylko w innej szacie graficznej. Też 2 gramy na sztukę. Przetestujemy. Brakowało mi ich do całej serii, żeby zakończyć tą serię od Zombuma, jeżeli chodzi o albańskie. Także na pewno się ten produkt pojawi już niedługo na kanale. No i z tej paczuchy to by było na tyle. Jeszcze jedna mała taka paczuszka, którą wyrwałem od znajomego. No i mamy tutaj pakiecik RAC. Można tak powiedzieć, są to moje jedne z moich ulubionych RAC, które gdzieś tam jeszcze udało się odkupić, bo pojawiły się te race na rynku i nagle przestały być dostępne, albo jak już są, to są mega, mega drogie. A tutaj 4 paczuszki udało się wyrwać nawet w fajnej cenie. Nie wiem, jak się do tego kartonu tutaj dobiorę, bo on jest otwarty chyba. Tak, będzie otwierany. Także sobie natnę to. Tą paczuchę tutaj i może uda mi się do niej dostać. No to jest taki kartonik troszeczkę inny niż zwykłe, ale zaraz się do niego dobierzemy. Może z tej strony natnę sobie to po prostu. O, tak się do niego dobierzemy. No i co my tutaj mamy? No tutaj są race Crazy Robot, bardzo fajne race z efektem titanium, 50 sztuk w paczce, czyli jest po prostu flara przy wylocie, jest hook
jest efekt tego tytanu, także 3 w jednym race naprawdę bardzo, bardzo dobre. W budżetowej cenie można było je wyrwać jeszcze w zeszłym roku, no teraz już podchodzą pod 80 zł plus, także 4 paczuszki, taki zapasik prywatny, żeby po prostu ich nie brakowało. Tak, tutaj są właśnie kolejne 2 paczuszki i widać, że jest nawet jakaś cena, nie wiem czy z jakiegoś straganiku, 80 zł, no tyle mniej więcej teraz kosztują, udało mi się wyrwać je troszeczkę taniej, co bardzo mnie cieszy. 4 takie paczuchy, no i tutaj jakiś gratisik wpadł, widzę, że są jeszcze jakieś luźne race, postaram się zaraz je wyciągnąć. Są to race z piskiem Signal Marine. Są to race z piskiem. 4 takie sztuki na luźno. Wezmę sobie, na pewno przetestuję w stalkerze. Szkoda, że nie ma 5, bo była pełna nasadka, ale może pojedynczo, albo zrobimy jakiś miks. Dwie race z piskiem, 3 hukowe. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także tak to wygląda. Robimy cięcie i małe podsumowanie tego szybkiego unboxingu. No i mamy taki mały, ale myślę, że naprawdę atrakcyjny zestawik. Kosteczki z Ultra Store, petardki na testy, brakująca pozycja od Zumbuma, achtungi 5-gramowe produkowane dla Legar Pyro D, killerki to już wiecie, kosteczka Young Grad, cała pozycja z Gao bardzo, bardzo mnie interesuje z nowości, dlatego postanowiłem dokupić do kompletu. Mała seria Gigant, myślę, że też dużo osób ciekawych w dalszym ciągu, jak nowa seria strzela. No i troszeczkę rac w dobrej cenie udało się wyrwać, także taki mały secik, małe zbliżenie, jak to wszystko się prezentuje. Możecie sobie zerknąć, dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć jako pierwsze. Też wydaje mi się, że czas zrobić jakiś może teścik rac. Rac już niestety za dużo nie ma, także może po prostu takie luźne strzelanie z rac, ze stalkera. Może weźmiemy jakiś rewolwer, postrzelamy sobie, zobaczymy, jak to wygląda. Także też do takiego odcineczka się zabieram. Jest już troszeczkę cieplej na dworzu, także na pewno wybiorę się raz w trasę i nagram dla Was takie luźne strzelanie z rac pistoletowych z nasadki na 5. Myślę, że naprawdę będzie zacnie. Ja zabieram się za testy. Niedługo troszeczkę rakiet, troszeczkę petardek, a później znowu kostki. Także czekajcie, trzymajcie się, dajcie łapeczkę w górę, komentarz mile widziany. Heja!